Siemanko, z tej strony Leszek Dom, z kolejnym odcinkowym kanale jeszcze przed oglądaniem. Chciałbym zachęcić Was, jeśli lubicie mój kanał i chcecie na nim zostać, do zasubskrybowania go. I aby nie opuścić żadnego materiału, naciśnięcia tego magicznego dzwoneczka. No i jeśli film Ci spodobał, oczywiście zostawienie łapki w górę. Dzięki i miłego oglądania. Babciu, to jest zajebiste! I kogo mamy? I? Co to jest? Perisic! Panowie! Perisic! Tego gościa chciałem kupić, przetestować. Mamy go! Nice! Kto jeszcze będzie? Ivan Perisic! Kto jeszcze? Belotti? Nie wiem, czy on jest coś wart. Już patrzymy. 26, no pewnie 30k będzie warty. A już patrzcie, ten Perisic jest warty, bo kurde, to jest naprawdę dobra karta. Perisic. 400 tysięcy! Mamy walkout. Jezu, to jest flara! Oczepanie! Nie! Messi! Messi! Co? Co? Messi! Oczy! What the fuck? What? Co? Messi? Nie, ja chciałem najtańszego informatu Messi. Uciepanie. Ja pierniczę Messi. Co najbardziej liczę? Paczka Mistrzostw Food Premium. 12 informów z zeszłego miesiąca. Gdyby był walkout, byłbym mega zadowolony. Czy będzie walkout? Jest walkout! O Jezus Maria, to będzie ktoś dobry. Co to będzie? Uwaga, to jest walkout. To jest walkout. I uwaga, uwaga. Belgia, napastnik. Ja pierdolę! Najlepsza karta w życiu, przecież on jest warty normalnie na rynku ponad milion. Okej, przesadziłem. Prawie milion. O ja pierdykam! O ja! Ja pierdykam! To się stało! Dries Mertens 89! Ja pierdzielę! To jest coś niebywałego! Kogo my tu trafimy? Słaba flara dosyć, ale kto tu jest? Co to jest? Irlandia! Oj. Irlandia. Kim? Okej, okay, to jest taka karta dosyć średnia, jeśli chodzi o... Chociaż nie, chociaż zobaczcie, jest nawet grywalna. 71 tempa, 78 driblingu, 71 strzału. Raczej taki defensywny pomocnik zdecydowanie. Więc nie narzekam. Chociaż wiadomo, że ta legenda to zawsze się liczyło na kogoś innego. Ale zobaczmy teraz te informy. Będzie Suarezinho, Luis. Carrasco. No, tutaj to te... Mamy Martiala, okej, okay. Mamy Martiala, jest spoko. Mamy Insignie, mamy Carrasco, mamy tutaj... kogo jeszcze? Mamy jeszcze Keitę, ale to jest ten PP, więc to kiepsko. Mamy Muriela, mamy Kina, mamy Gileta, ale jeszcze pamiętajmy, że mamy te 10 kart jeszcze w kolejnej turze, co nie? Tylko nie wiem, czy to jest już overallowo, chyba nie, mi się wydaje, że ten overall jest najwyższy kolejnej paczce, ale mamy tego Martiala, więc jest spoko, bardzo. Mamy Łukasza Piszczka, mamy Kowacica, tak. Mamy tutaj Insigne, mamy Carrasco, więc jest okej, okay. Wyślijmy sobie wszystko do klubu. Będzie legenda, może Pele, może Hulit, może nie wiadomo co, w każdym razie jest legenda i jaka? Uwaga, to będzie chyba Włocho, bo to był jakiś Del Piero, chociaż nie Inzaghi, nie Vieri. I kto to jest? Nie, Inzaghi. Aj, no legenda. Mogłaby być lepsza, bo wiadomo, gwarancja legendy tutaj jest. No ten Inzaghi, no jest średnio warty, a zobaczmy, resztę jest Suarez Inform! Suarez Inform, moi drodzy! O, cię kręcę!
Suarez 94, do tego Isco 88, Insigne, no ale reszta kart tak naprawdę nie jest ważna. Jest legenda Filipe Pippo Inzaghi i do tego Suarez 84 Inform. No fenomenalna paczka.